Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko i zapraszam na rozmowę z panem Łukaszem Borowiakiem, prezydentem miasta Leszna. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze. Panie prezydencie, w środowisku żużlowym jest pan postrzegany jako największy kibic żużla wśród prezydentów miast, które posiadają kluby żużlowe, drużyny żużlowe w Ekstralidze. Dobrze czy źle? Dobrze, dobrze, ale jak rozmawiam z prezydentami przede wszystkim tych miast, gdzie jest Ekstraliga, czy też pierwsza liga, to też są kibice. Przykładem jest dobry mój serdeczny znajomy prezydent Kubicki, prezydent Zielonej Góry, który rzeczywiście też często mnie zaprasza na mecze do Zielonej Góry. Rozmawiam z prezydentami przede wszystkim o tematach związanych z wsparciem, że tak powiem, miast w kontekście finansowym, ale jedno nie ulega wątpliwości, że od małego jestem fanem Speedwaya i już w latach 80. za rączkę tata mnie zaprowadzał na mecze Unii Leszno. I myślę, że tym fanem zostanę, bo dla mnie weekend, ten weekend sportowy, żużlowy zaczyna się od piątku, kończy się w niedzielę wieczorem. Oczywiście, jeżeli nie ma meczów w Lesznie, to oglądam mecze praktycznie każdych rozgrywek, czy to było na poziomie drugiej ligi, czy też pierwszej ligi, już nie wspomnę o Ekstraklasie. Także... Dlatego, panie prezydencie, z większą odwagą miałem śmiałość zapukać do drzwi pana gabinetu, żeby o tym żużlu sobie porozmawiać, o Unii Leszno. No to, panie prezydencie, jak pan przeżył ten poprzedni sezon, gdy Unia Leszno tak wisiała przez pewien czas, na krawędzi balansowała po tej serii wypadków, kontuzji, ubytków kadrowych, serducho mocno biło, był pan wystraszony. Jako kibic, pytam pana jako kibica. Jako kibic oczywiście dużo stresu. Te pierwsze mecze rzeczywiście nieudane. Widmo spadku było widoczne. To też ma związek z tym, czy klub mógłby się odbudować bardzo szybko, żeby powrócić do Ekstraligi. Bardzo często rozmawiałem z zarządem Unii Leszno, przede wszystkim z Sirkiem Igielskim, ale także z udziałowcami na czele z panem prezesem Rusieckim. No i rzeczywiście były te obawy, ale obawy były nie tylko z punktu widzenia tego sportowego, ale też obawialiśmy się, że ci kibice nie chcą wrócić na stadion po tych dobrych okresach i sezonach, gdzie cieszyliśmy się ze złotych medali. Ale pan to postrzega w kategoriach jakby już wyczerpania, troszeczkę przesytu tymi sukcesami i nastąpił taki dołek, czy właśnie jednak wynik sportowy? Nie potrafiłem tego zdiagnozować, bo ja jako kibic jestem z Unią na dobre i na złe i zawsze udawałem się na stadion. Natomiast moje przemyślenia szły w takim kierunku, że te transmisje telewizyjne, bardzo profesjonalnie już prowadzone, czy to na kanale Eleven, czy w Kanal Plus, one doprowadziły do tego, że wielu kibiców potrafiło zostać w domu i oglądać sobie mecze z komentarzami, tak, z powtórkami. Ale tak jak podkreślam, no, prawdziwy kibic danego klubu powinien być na dobre i na złe ze swoim zespołem. No i ta połowa sezonu rzeczywiście pokazała, że kibice powrócili, aby kibicować, także musiało się coś wydarzyć negatywnego z punktu widzenia sportowego, aby ci kibice byli razem z drużyną. I to był wspaniały widok, kiedy mogliśmy zobaczyć naprawdę sporą rzeszę kibiców na stadionie, którzy tak naprawdę po części opuścili stadion i klub, chyba oglądając naprawdę transmisje telewizyjne, które są prowadzone naprawdę.
na wysokim poziomie. Panie prezydencie, porozmawiajmy o zmianach, jakie następowały już po sezonie. Unia utrzymała się, cel został osiągnięty. Te personalia, nowy trener, wiadomo, sytuacja troszeczkę wymuszona, bo Piotr Baron jakby zmienia otoczenie, to jest jego decyzja, ale właśnie wybór nowego trenera, nowy zawodnik, te zmiany kadrowe. Gdyby, tak zapytam troszeczkę prowokacyjnie, gdyby pan miał decydować, podejmować tą ostateczną decyzję, poszedłby pan w tym samym kierunku, w którym poszły władze Unii Leszno? Ja myślę, że Irek Igielski szukał już innych wyzwań i rzeczywiście ta jego praca w Głównej Komisji Sportu Rzeszowego jest, nie jest emeryturą jeszcze tą sportową i zawodową. I jego nieobecność teraz w Unii to jest duża strata? No, Irek zrobił bardzo dużo, osiągnął. No, trudno mi powiedzieć, czy to jest duża strata. No, mamy dobrego menadżera, dobrego dyrektora właściwie, Sławomira Kryoma, który rzeczywiście ma ogromne doświadczenie. No i to też zaczęło się od tego, że w moim gabinecie zostałem poinformowany przez Sławomira Kryoma, że otrzymał propozycję z Unii i czyli, tęskni za żużlem. Czyli nie było tak, że pan doradzał jednak piętro niżej, bo masz doświadczenie żużlowe, a nie, my tutaj nigdy, w Mosji, że poradzimy sobie. Nigdy nie wnikałem, że tak powiem, w układanie składu, aczkolwiek wiele lat temu no, długo walczyłem, aby Piotrek Pawlicki został w klubie. Były tam nieprzyjemności, długie dyskusje, propozycje z innych klubów, no i wtedy trochę walczyłem jak lew, mówiąc o tym, że warto dać szansę Piterowi. Ale wie pan, że była sytuacja, że Piotr mógł wrócić zimą do Unii Leszno? No zawsze każdy zawodnik mógł wrócić, wszystko być może zależy od finansów, bo te finanse też są istotą rzeczy. Bajańskie kontrakty, na które stać tylko kluby z dużym, że tak powiem, wsparciem finansowym, nie tylko z samorządów, ale także ze spółek Skarbu Państwa, i można zbudować klub za 20-25 milionów złotych albo kilkanaście milionów złotych, a można zbudować zespół skromniejszy, patrząc na realia budżetowe, bo tą to jest jeszcze miłe. Wydaje mi się, że to te wspaniała prezentacja Unii Leszno w trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, kiedy miałem przyjemność porozmawiać z chłopakami, porozmawiać z prezesem, idzie w takim kierunku, że atmosfera jest bardzo dobra i to jest istota rzeczy, żeby ten klub mógł dobrze funkcjonować, to w środku zespołu przede wszystkim, jeżeli chodzi o zawodników i otoczenie, bo przecież bez wsparcia osób merytorycznych, jak dyrektora zarządzającego, pracowników Unii Leszno, właścicieli klubu, no nie da się stworzyć takiego teamu, który będzie ze sobą współpracował i walczył o jak najlepsze wyniki, nie tylko te indywidualne, ale przede wszystkim drużynowe. I wiem jedno i to mogę potwierdzić, i to też potwierdzają osoby z klubu sportowego Unia Leszno, że i w klubie, a przede wszystkim w drużynie jest naprawdę świetna, dobra atmosfera, bojowa atmosfera, która, no, mam nadzieję, doprowadzi nas do play-offu, bo taki cel Unia sobie wyznaczyła. Atmosfera to jedno, ten wynik sportowy będzie najważniejszy, bo to i wynik przyciąga kibica i buduje też atmosferę. Czy transfer na przykład Andrzeja Lebiediewa to jest to, co pomoże Unii Leszno? Pan go postrzega w jakich kategoriach? To jest zawodnik na poziomie lidera drużyny? To jest zawodnik... Poprzedni sezon pokazał, że można być liderem i on to udowodnił. Natomiast ja bym chciał, żeby... No, wiadomo, że Janusz Kołodziej w poprzednim sezonie był liderem i był mocno zmęczony. On to później już komunikował, że ciężko mu się jeździ w kolejnych meczach, kiedy no, wszyscy liczą, że zdobędzie komplet lub nadkomplet punktów. I wyraźnie komunikował, że no, chciałby, żeby było to wsparcie od innych zawodników. Bartek Smyklała pod koniec sezonu rzeczywiście, czy w połowie sezonu dotarł się i był takim wzmocnieniem. Myślę, że Andrzej Lebiediew będzie też tą
tym zawodnikiem, który będzie wzmacniał naszego lidera, no bo Janusz Kołodziej zdecydowanie, można powiedzieć, jest liderem. Będzie to taka pozytywna, wewnętrzna, fajna rywalizacja tych dwóch wyśmienitych zawodników i jeszcze liczę, że Bartek Smyktała też pokaże, na co go stać, bo to jest utalentowany zawodnik. Ale jak słyszę, że Lebiediew ma tak napięty kalendarz jak struna, no to troszeczkę obawy, Grand Prix, SEC, rozgrywki ligowe, nie będzie wysiadał z busa, żeby to nie przyszło zmęczenie, oby już odpukać kontuzja. Zawsze zawodnicy, którzy startują w zawodach indywidualnych, bo też mają jakieś wyznaczone cele, są obawy. Niejednokrotnie na ten temat rozmawiałem z prezesem Piotrem Rusieckim, który mówił, że no, z lękiem oglądał zawsze na przykład cykl Grand Prix czy SEC-u, no bo chciałby, żeby ten zawodnik w niedzielę wystartował. I rzeczywiście potwierdzam, że tak napięty kalendarz też może spowodować, że każdy sportowiec może w pewnym momencie powiedzieć sobie, że czuje zmęczenie. No oby nie. To jest duże ryzyko startów w wielu ligach. Przede wszystkim o tym, co pan redaktor powiedział, o tych możliwych kontuzjach, które powodują, że każda luka w składzie no, może spowodować, że dany zespół no, może przegrywać praktycznie każdy mecz. To tak też teraz troszeczkę odsuniemy te tematy stricte sportowe. Przejdźmy do tych tematów, które są jakby bezpośrednio związane z samorządem, bo to mnie interesuje. Szczególnie wybierając się tutaj do pana na rozmowę, bo niech mi pan powie tak szczerze, ma pan problem z tym, że nie wszyscy mieszkańcy Leszna są kibicami Żużla, są kibicami Unii Leszno. Pytam tak troszeczkę w kontekście ewentualnego wsparcia Unii Leszno, dofinansowania, zaangażowania samorządu, miasta w działalność klubu. No, gdyby miasto, no śmieszą mnie te opinie, bo rzeczywiście na sport wydajemy ogromne miliony złotych i wszystkie kluby sportowe, począwszy od koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, są innych oczywiście sportów, są zadowoleni z rozstrzygnięcia konkursu na pierwsze półrocze. Wspieramy sport dzieci i młodzieży, natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, że Unia Leszno jest produktem marketingowym, jest tym klubem, który promuje nasze miasto. Ale ja przerwie panu, przepraszam, pan powiedział, że kluby koszykówka, piłka są zadowoleni, a co, Unia nie jest? Unia też jest zadowolona i zawsze miło usłyszeć słowa dziękuję. Nie wszyscy radni są za tym, żeby wspierać klub Unia Leszno, mówiąc kolokwialnie, że jest to klub prywatny. No, taka formuła prawna została określona przez osoby decydujące o tym sporcie w Polsce. I cieszę się, że możemy wesprzeć, bo Leszno też jest, czy klub Unia Leszno jest też takim klubem, który nie ma aż tak mocnego wsparcia od mocnych, że tak powiem, firm i sponsorów, tak jak to jest w przypadku Motoru Lublin. I tu akurat wspieramy klub Unia Leszno, tak jak wspierają to inne podmioty, które no, są od wielu, wielu lat. Nie chcę ich wymieniać, bo wszyscy wiemy, kiedy popatrzymy sobie na kewlary, kto wspiera Unię Leszno. I to jest właśnie ten to, co jest najpiękniejsze w naszym mieście, to jest to, że ci przedsiębiorcy, mali, duzi, no, wspierają Unię Leszno, nie tylko pod kątem przelewania pieniędzy w ramach reklamy, ale także na przykład wykupywania skyboxów czy też innych przestrzeni. I to jest miłe i sympatyczne. Dlatego miasto też pokazuje tym przedsiębiorcom, że też chce wspierać. My wspieramy i uważajcie, w danym roku chcielibyśmy też, abyście no, podpisali stosowną umowę, bo te umowy nie są długoterminowe, to są umowy przede wszystkim na jeden sezon. No, dzisiaj ta sytuacja gospodarcza, ta niestabilność w Polsce, w Europie i na świecie no też nie daje możliwości podpisania wieloterminowych, wielorocznych umów, no bo przedsiębiorcy też obserwują, co się dzieje w świecie globalnym. Jeżeli chodzi o jakiś hejt, czy też inne jakieś negatywne opinie, no zawsze będą takie. No, to jest tak, jak zrobi się jedną ulicę w mieście, nie usłyszy
czy człowiek, czy prezydent słowa dziękuję, a wskażą mieszkańcy inną drogę do zrobienia. Tak to w życiu bywa, ale tym się nie przejmuję. Jeśli chodzi o hejt, może troszeczkę samorząd, władze troszeczkę jakby podkładają się, bo tak zastanawiałem się, dzielicie pieniądze na zasadach konkursowych, konkursy. Konkurs na wspieranie sportu żużlowego już od razu wywołał jakieś tam kontrowersje, komentarze. Czy nie można to jakoś inaczej uprościć, jakąś formułę znaleźć? Ja rozumiem, że są wymagania tu, jeśli chodzi o dofinansowanie, ale od razu zaczyna się dyskusja sportu żużlowego, gdy istnieje jeden klub w mieście. Zawsze, ale to tak się dzieje. Tak się Może lepszą formułą było na promocję miasta poprzez, nie wiem, żużel, sport? Pierwotnie tak zaplanowaliśmy w budżecie i budżet na rok 2024 został przyjęty, że mieliśmy określoną pulę środków finansowych przeznaczonych na promocję, to jest bodajże 2,5 miliona złotych, bo jeszcze z tej kwoty korzystały inne kluby. Tu akurat w tym przypadku też jakoś jako prezydent miasta się nie mogę zgodzić, bo ta ścieżka przekazywania środków na promocję, ona była uruchomiona od wielu, wielu lat. Potem jakieś w wyniku kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej zarzucono mi, że mogłem przekazać środki finansowe w ramach otwartego konkursu. Blokadą była umowa spółki, która musiała zostać zmieniona. Pamiętam, że otrzymałem wiele lat temu był wniosek o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez prezydenta miasta Leszno, ale w Warszawie wygrałem, że tak powiem, tą sprawę i te zarzuty odrzucono i uruchomiliśmy po raz kolejny tą samą ścieżkę. Co dwa lata mamy kontrolę Regionalnej Izby Obrachunkowej, która kontroluje wydatki, dochody miasta Leszna i ponownie urzędnicy stwierdzili, że naruszyłem ustawę o finansach publicznych. Pokazuję im wyrok prawomocny, który mówi o tym, że no, wygrałem i te zarzuty nie są adekwatne do sytuacji i stanu faktycznego, ale urzędnicy uparli się, że po raz kolejny, że tak powiem, naruszyłem dyscyplinę finansów publicznych. To nie są jakieś kary więzienia i tak dalej, bo to są upomnienia, ale no, to wywołuje, że są osoby, które no, tworzą, że tak powiem, jakby taki obraz, nie wiem, jakbym ukradł jakieś pieniądze. To są troszeczkę takie elementy i polityczne, i mało merytoryczne, ale faktem jest, że nawet jak dyskutujemy w kontekście przyjmowania budżetu, a to jest prawie miesiąc pracy w poszczególnych komisjach, urzędnicy pracują wcześniej, bo do 15 listopada składamy projekt budżetu, no to zawsze te kontrowersje i dyskusje są także na sali sesyjnej, tak? Podłapują to nieliczni mieszkańcy Leszna, którzy tam potrafią coś tam brzydko skomentować. Unia zmieniła na nasz wniosek umowę spółki, czy też statut, no i ogłosiliśmy konkurs otwarty, tak jak to robią inne samorządy. No, innego wyjścia nie było. W przyszłym tygodniu ma być rozstrzygnięcie i mam nadzieję, że przed sezonem podpiszemy już stosowną umowę z klubem sportowym Unia Leszno, tak żeby ich wesprzeć na ten nowy sezon. Wiadomo, jaka kwota wchodzi w grę? No, około 2 milionów złotych. Panie prezydencie, nieraz dyskutowaliśmy o współpracy samorząd, władze Ligi Żużlowej. Nie zawsze pan wypowiadał się na temat tej współpracy ciepło i serdecznie. Czy to uległo zmianie, poprawie? Jak dziś wygląda współpraca z Ekstraligą Żużlową, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i na przykład na przykładzie Leszna z leszczyńskim samorządem? Znam kolegów, którzy zarządzają Ekstraligą. Często do siebie dzwonicie, często rozmawiacie? Nie mamy kontaktu. Jak się widzimy, rozmawiamy. Natomiast przed nami kolejne wyzwania.
tak naprawdę kontakt z Ekstraligą jest wtedy, kiedy komisja infrastrukturalna pojawia się na stadionie i na biurku mam protokół, że tak powiem, koniecznych prac do wykonania. W tym roku zakończyliśmy wymianę band, to też był wymóg. W przyszłym roku modernizacja oświetlenia, z którym po części się nie zgadzam. Przypomnę, że też byłem oportunistą i przesunąłem troszeczkę terminy realizacji odwodnienia. I dwa dni temu miałem przyjemność porozmawiać sobie na takim pikniku charytatywnym z Damianem Balińskim, który też jest ikoną. I on powiedział mi wprost, bo jesteśmy na tym, mówił Łukasz, to odwodnienie tak naprawdę no, nie spełnia swoich technicznych aspektów, no bo te studzienki poprzednio, one były naprawdę bardzo drożne, sprawne, a te odwodnienie liniowe często się, że tak powiem, przez tą masę żużlową zapycha. Ale czyli nie ma tutaj problemu, że zostało ono źle zainstalowane ze strony technicznej, bo i takie głosy się gdzieś pojawiały. Nie, ono zostało zrobione zgodnie ze sztuką, była to firma z ogromnym doświadczeniem, tylko po prostu no, eksploatując tor poprzez treningi czy też zawody, no wiadomo, że ten żużel wpada do tych kratek. Ja uważam i nie zmienię tego zdania, że to był wydatek niecelowy, wymuszony przez osoby, które zarządzają Ekstraligą. I też tak sobie rozmawialiśmy, chyba wszyscy kibice żużla, którzy oglądają Grand Prix, mówią, że mamy naprawdę bardzo wysokie reżimie wyznaczone przez Ekstraligę, gdzie samorządy, które są właścicielami stadionów, muszą ponosić bardzo duże koszty na modernizację obiektów, a w rzeczywistości Grand Prix, czy zawody, na których ja też bardzo często, bo jeżdżę do Pragi, no, jadąc na stadion, no to można porównać stadion w Pradze do stadionu w Rawiczu i odbywają się zawody rangi świata, tak? I kontynuując, cały czas uważam, że głos w dyskusji nad przyszłością Speedwaya musi być też głosem samorządowców, którzy muszą rozmawiać i dyskutować. Natomiast komisja infrastrukturalna, która powstała z udziałem czy z przedstawicielami także samorządu, no ona tak naprawdę według mojej oceny ona nie działa. I dowiadujemy się albo z mediów, że trzeba zmodernizować oświetlenie, albo z oficjalnych pism, które docierają do klubu, a klub przekazuje nam bezpośrednio do Urzędu Miasta. Pan mówi głośno o tych sprawach. Czy w samorządzie, mówię tutaj o innych miastach, które posiadają drużyny w Ekstralidze Żużlowej, ma Pan wsparcie? Wy rozmawiacie o tych problemach? Rozmawia Pan z prezydentem Wrocławia, panem Sutrykiem, z prezydentem Kubickim, z prezydentem Zaleskim, Torunia? Gdyby nie ten okres pandemii, to na pewno byśmy to stowarzyszenie założyli, bo były podjęte stosowne uchwały. Trochę był ten moment taki trudny, bo liderem też razem ze mną był prezydent Janusz Kubicki z Zielonej Góry. Natomiast kiedy zespół spadł do pierwszej ligi, to rzeczywiście troszeczkę odpuścił sobie. Jedno nie ulega wątpliwości, że tak, rozmawiamy. No ale jesteśmy tak naprawdę przyparci do muru i jako samorządowcy no, musimy po prostu znaleźć w swoich budżetach nie setki tysięcy złotych, tylko wiele milionów złotych, żeby dostosować się do wytycznych Ekstraligi. I to jest moim zdaniem bardzo smutne, że nie jesteśmy tą stroną, która mogłaby być dobrym partnerem, a jesteśmy tą stroną, która dokłada się do tego biznesu, a nic z tego nie ma, oprócz tego, że oczywiście jest promocja, są zawody żużlowe, które przyciągają lub powinny przyciągać kibiców na stadion. No tak to już jest i to jest dosyć smutne. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to można naprawić. Czy to też byłaby sugestia ze strony Polskiego Związku Motorowego? To jest dla mnie naprawdę
duża tajemnica, że no nie jesteśmy pytani albo zapraszani na przykład na spotkanie, bo gdybym dostał zaproszenie na jakiś dzień, to na pewno moi koledzy prezydenci, czy wiceprezydenci, czy osoby zarządzające obiektami na pewno dotarłyby do Warszawy i moglibyśmy sobie usiąść 2-3 godziny porozmawiać i moglibyśmy się przygotować chociażby psychicznie na to, że w danym roku coś będziemy musieli zrealizować na stadionie. Wywołał pan temat Polski Związek Motorowy. W styczniu, 19 stycznia gościł w Lesznie prezes Polskiego Związku Motorowego, pan Paweł Sikora. Nie wierzę, że o tych tematach nie rozmawialiście, bo to była świetna okazja. Nawet pomyślałem, że celowo zaprosiliście jako samorząd najwyższą władzę w polskim sporcie motorowym do Leszna, a przypomnę, że była to gala z okazji stulecia sportu żużlowego. Szczerze, nie było okazji na ten temat porozmawiać, bo rozmawialiśmy trochę... Chociaż w tej debacie, wydawało mi się, która była zorganizowana w teatrze, próbował pan jakby poruszyć te problemy, te tematy, wywołać ten temat, on jakoś tak przeszedł bokiem. On tak przeszedł bokiem i jedynym moim takim wsparciem tu w Lesznie to jest Paweł Pęca, który jest w ścisłym prezydium Polskiego Związku Motorowego, co prawda odpowiada za karting, bo jest szefem Głównej Komisji Sportu kartingowego i bardzo często na ten temat rozmawiamy i czasami no tu akurat my jako prezydenci uderzamy się o ścianę i od wielu, wielu lat przede wszystkim prezes Ekstraligi wie o tym, że wielu działaczy Polskiego Związku Motorowego mówią, słuchaj, pamiętaj o samorządowcach, że to są osoby, podmioty czy przedstawiciele instytucji, które powinny być tymi podmiotami, które mogą uczestniczyć w dialogu, jeżeli chodzi o rozwój polskiego speedwaya. No niestety chyba Ekstraliga tego nie czuje, takie mam wrażenie. Co czeka Leszno, jeśli chodzi o infrastrukturę tą stadionową, biorąc pod uwagę wytyczne tej komisji technicznej ze strony Speedway Ekstraligi, jakie zmiany, to jest, tak jak już pan wspomniał, oświetlenie, monitoring, też są jakieś problemy. Monitoring został już... Swego czasu był temat schodów na stadionie, mówię, toalety, to zaplecze sanitarne. To już mówię. Na najbliższej sesji marcowej musiałem znaleźć 1 200 000 złotych na remont białego budynku. Niestety firma, która nie ukończyła lodowiska, realizowała tą inwestycję i pierwsze piętro jest wyłączone z eksploatacji. Ale to tam firmy nie fuszerka. Moim zdaniem niedopilnowanie ze strony osób, które pełniły funkcję inspektorów nadzoru z ramienia miasta. Kompletny musiał być bałagan na tej inwestycji. To jest firma, która właśnie zostawiła gruzowisko, jeżeli chodzi o lodowisko. Ale kto za to odpowiada? To już nie będę mówił, kto za to odpowiada, bo inwestycje realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Nie za czasów mojej prezydentury, ale strop no, musi być naprawiony i zaczynamy od białego budynku. Natomiast w przyszłym tygodniu lub za 2 tygodnie spotkam się z... Pierwsze spotkanie się odbyło, jest bardzo ciekawa koncepcja, do której warto powrócić, wybudowania trybuny po drugiej stronie i od strony stadionu lekkoatletycznego. Czyli na pierwszym wirażu. Na pierwszym wirażu. I będziemy na ten temat rozmawiać. To jest taki obiekt, który mógłby być ośrodkiem sportu leszczyńskiego, bo zaangażowani są kręglarze, zaangażowani są piłkarze. Także w tym spotkaniu uczestniczył Sławek Mocek, który reprezentuje Szermierka. Jest potencjał gruntu, aby coś fajnego stworzyć, ale to jest dopiero przedmiot jakiejś tam koncepcji. Mam wizualizację. Ale to miały być obiekty w postaci, nie wiem, hali? Jakby to miało wyglądać? No, takiego trybuna? Obiektu murowanego, oczywiście z... To wkomponowane w stadion? Wkomponowane w stadion i obiekt by szedł w kierunku stadionu speedrowerowego, bo to środowisko też uczestniczyło w spotkaniu. To jest stary projekt, który jeszcze był opracowany za poprzedniego dyrektora Mosiru.
nie mówię tu o Sławku Kryjomie, tylko jeszcze panu Andrzeja, pan Andrzej Tomkowiak zarządzał tą jednostką. I rozmawiałem z Krzysztofem Barczakiem, który pełni funkcję dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, i na ten temat powiedziałem, że jestem gotowy na ten temat dyskutować. Natomiast no, musimy naprawić biały budynek, bo to, co zostało tam zrobione, to po prostu przekracza wszelkie logiczne wyjaśnienia. Telebim do wymiany na pewno w przyszłym roku, jeszcze spróbujemy w tym roku. Duży koszt? Nie pamiętam, jaki jest koszt, natomiast same oświetlenie bez masztów to prawie 3,5 miliona złotych, które będziemy musieli w przyszłym roku zrealizować zgodnie z wytycznymi Ekstraligi. To są potężne pieniądze. To natężenie światła jest za słabe, gdyby tak wytłumaczyć kibicom, o co tu chodzi z tym oświetleniem. No bo mecze jest w telewizji są... Jest za słabe na potrzeby telewizji. Wydaje mi się, że Canal Plus i Eleven no, wymuszają troszeczkę na tym, żeby to oświetlenie wzmocnić. Ja się dokładnie na tym nie znam. Mówią, że o co tu chodzi, kiedy mamy błękitne niebo, jest godzina 15:30, a świecą się lampy i muszę się naprawdę bardzo, bardzo mocno tłumaczyć z czegoś, co jest niezrozumiałe dla kibiców, a ja wiem, że to są wytyczne przede wszystkim praw telewizyjnych. Teraz wiemy, że ogromne pieniądze po raz kolejny. No właśnie, telewizja płaci, telewizja wymaga. Telewizja płaci, telewizja wymaga, bo przecież też cały design musiał zostać zmieniony w parkingu Telebimy, które też musiał zakupić klub. No zmienia się to, ja rozumiem, że podchodzą do tego bardzo profesjonalnie, ale czasami trzeba znaleźć tą granicę rozsądku, jeżeli chodzi o wydatki środków publicznych. Tu akurat w przypadku praw telewizyjnych, to wiadomo, to są środki prywatne, ale no, jest jakaś granica, której przekroczyć nie można. Oczywiście o stadionie trzeba myśleć i to nie ulega wątpliwości. Ja osobiście jestem tą osobą, która najchętniej ten obiekt oddałaby na przykład do Ekstraligi jako środek trwały i organizujcie sobie tu zawody, my nie chcemy żadnych ponosić kosztów, ale oczywiście to jest nierealne i niemożliwe. Ale już tak zapytam teraz u źródła, bo swego czasu gdzieś tam gruchnęła informacja, może jakiś fake news, że Leszno czy pan gdzieś w którymś z wywiadów napomknął o nowym stadionie dla Leszna. Prawda, nieprawda? Nie, to było takie ukąszenie, że tak powiem, ze strony prezesa. Ekstraligi, tak, który gdzieś poinformował, że Leszno powinno budować nowy stadion. No powiedzmy sobie szczerze, budowa nowego stadionu, to nazwijmy teraz po imieniu, gdzie lokalizacja? Wiadomo, że mamy reżim związany z ochroną środowiska, decybele. To są inwestycje, które musiałyby uzyskać odpowiednie zgody przede wszystkim tych instytucji, które zajmują się ochroną środowiska, jak decyzje środowiskowe, tak, badanie natężenia hałasu. Możemy mówić o modernizacji. Ja jestem akurat zwolennikiem, żeby w tym miejscu, gdzie jesteśmy przyzwyczajeni już od wieków, żeby modernizować ten stadion. I tak jak powiedziałem, zaczynamy od białego budynku, który według mojej oceny powinien wytrzymać po zrealizowaniu inwestycji co najmniej 20-30 lat. Niestety no, wymaga pilnych napraw. Będzie gorąca dyskusja na najbliższej sesji, ale nie wyobrażam sobie, żeby tego obiektu nie naprawić, bo serce mi się kraje, że zostały wydane środki publiczne, także z dofinansowania z Ministerstwa Sportu, a obiekt jest tak naprawdę eksploatowany tylko na parterze, a nie na pierwszym piętrze. Toalety na stadionie. Też ten temat jest taki troszeczkę często podnoszony, albo na przykład parkingi. Tu chyba na parkingi dla kibiców przyjeżdżających. Ogród deszczowy powstał i on spełnia swoje określone funkcje przy ulicy 17 stycznia. No, mamy parking buforowy przy ulicy Okrężnej. Tutaj jakby nie ma jakichś takich rozwiązań, mówiąc, które mogłyby zadowolić wszystkich, no, chyba, bo to jest ta lokalizacja. My jako mieszkańcy Leszna zawsze mówimy, że parkingi, parkingi, ale tak naprawdę ja z mojego
parkingi oczywiście do tych osób, które przyjeżdżają spoza Leszna, ale wielu kibiców porusza się pieszo. No ja naprawdę na stadion z Osiedla Przyjaźni mam dosłownie 15 minut i już jestem. Leszno nie jest aż tak dużym miastem, żeby po prostu z punktu A do punktu B przejść, czy to 40 minut, czy to godzinę. Zgadza się, chociaż Unia ma tych kibiców także rozsianych w regionie. Wschowa, Gostyń, tak. O toaletach? No na razie nie myślimy o tym. Naprawdę, 1 200 000 wydać na naprawę, że tak powiem, stropu, to jest też olbrzymi wysiłek. Róbmy krok po kroku. Mówiłem panu redaktorowi o tej koncepcji. Chciałbym usiąść z działaczami klubów i pomyśleć, co możemy zrobić, bo rzeczywiście to byłby taki fajny element modernizacji tego obiektu. No, schody mamy też do wymiany, maszty, które też powinny być wymienione, ale też są inne problemy w mieście, a ja tu akurat w tym przypadku też muszę panu redaktorowi powiedzieć, że też nie mogę spać przez tak zwany czarny budynek, no bo mamy tam budynek, jest pokryty eternitem. Poleciłem, aby, i to jest inwestycja, która będzie kosztowała co najmniej 6 milionów złotych. Takie były szacunki sprzed wielu, wielu lat. Teraz przeprowadzamy audyt energetyczny, aby zaktualizować dokumentację na przeprowadzenie termomodernizacji. To dzisiaj dla mnie ubikacje oczywiście są bardzo ważne, ale czarny budynek, który jest elementem, że tak powiem, infrastruktury tej sportowej, no musi być zmodernizowany, bo ten eternit no nie daje mi spokoju. Tak już jak o tych planach rozmawiamy, no to jeszcze tutaj nie sposób nie zapytać, Aleja Gwiazd Żużla jest, a jakby jej trochę nie było. Coś tam się dzieje, chociaż teraz wiem, że nowy dyrektor Mosiru już tam ruszył temat. Mają powstać 3 nowe tablice na wniosek kibiców. Trochę to kulało. Szczerze mówiąc, były momenty, gdzie ja musiałem się angażować, a cały czas komunikowałem to moim współpracownikom, że powinniście się tymi rzeczami zająć. Nie tak to sobie wyobrażałem, to od razu mogę powiedzieć. Myślałem, że to będzie ze świetnym, fajnym rozmachem. Kulało to, ale nowy dyrektor zapowiada i też Sławę Kryją pod koniec, no też, bo tam jest powołany zespół, który opiniuje i rekomenduje prezydentowi montowanie poszczególnych tablic. Mam nadzieję, że ta strona internetowa działa, bo tam były przecież kody QR, które potem też jakoś to nie funkcjonowało. Mają być 3 tablice, w przyszłym tygodniu będziemy wiedzieć, jakie nazwiska się pojawią na tych tablicach. O jednym już wspomniałem w trakcie, czy wspomnieliśmy w trakcie naszego wywiadu. I mam nadzieję, że ta tablica się pojawi. Myślałem, że to będzie, no, że tak powiem, inaczej chodziło. Bo w tym projekcie, jeżeli dobrze pamiętam, też był temat zagospodarowania tego terenu. Tam nawet mówiło się o Muzeum Żużla. To cały czas jest aktualne? Ja chciałbym w Białym Budynku stworzyć mini Muzeum Sportu Leszczyńskiego. Bo ja uważam, że nie możemy cały czas ograniczać się do speedwaya. Jasne. Unia jest ważnym elementem historycznym. Mając przeszłości olimpijczyków. Ale mamy też stadion leszczyńskich olimpijczyków i wydaje mi się, że wiele klubów na pewno chciałoby się zaangażować, żeby wyeksponować trochę tych pucharów, czy też kronik, które posiadają. Bardzo dobry pomysł. I wydaje mi się, że moglibyśmy zrobić taki mały skansen muzealny. O tym już rozmawiałem z dyrektorem. Ale pozwoli pan redaktor, że jeszcze potrzebuję trochę czasu, bo przyglądając się tej koncepcji, którą otrzymałem w dniu wczorajszym, muszę powiedzieć, że warto nad tym usiąść i podyskutować i porozmawiać, bo widać zaangażowanie działaczy sportowych różnych klubów, którzy oczywiście chcą przekonać prezydenta i władzę do tego, żeby stworzyć, bo z jednej strony wczoraj rozmawiałem z Beatą Wodarczyk, ona reprezentuje kręgle, rzeczywiście. No, królowa teraz mamy, polskiego kręglarstwa w przeszłości. Już nie wspomnę, że jako prezes naprawdę robi rewelacyjną pracę sportową, jako no, już teraz działaczka, rzeczywiście stworzyła fajny team ludzi, którzy te kręgle prowadzą w dobrym kierunku.
I też rozmawialiśmy, bo w tym momencie to wszystko będzie miało związek z tym, czy będziemy rozbudowywać kręgielnię, czy zmieścimy te 8 torów w tym budynku, który też ona widziała. I chcę podyskutować ze środowiskiem sportowym, nie chcę podejmować decyzji sam, tylko po prostu to ma być dyskusja wypracowana wspólnie z osobami, które są w sport w Lesznie mocno zaangażowane. Powoli będziemy kończyć. Ja już myślałem, że życie prezydenta miasta no to jest taki high life, na żurzel w niedzielę, emocje, a to jednak cała masa problemów, szukania pieniędzy, zderzania się z hejtem, no nie jest łatwo. Panie redaktorze, sportowcy też mają z tym problem, bo rozmawiam ze sportowcami, z żużlowcami i też jest im smutno, kiedy zawalą jeden mecz czy dwa mecze, no bo jakieś tam przyczyny są, czy to sportowe, czy to sprzętowe. I też czytają na różnych portalach sportowych bardzo dużo negatywnych informacji, to też mówią, że to ich bardzo... Pan czyta komentarze? Nie, ja nie czytam komentarzy. Dokładnie od marca 2020 staram się, że tak powiem, nie wchodzić na leszczyńskie portale, chyba że dostanę print screena i mam czysty umysł. Chodzę do różnych mediów, bo to jest mój obowiązek, natomiast dokładnie od marca 2020, od momentu, kiedy rozpoczęła się pandemia, nie jestem, że tak powiem, tą osobą, która porusza się po lokalnych portalach, czytam sportowe fakty. Chociaż może nieraz coś wartościowego można by też z tych komentarzy wyciągnąć. No może jakaś podpowiedź. Jeżeli coś wartościowego jest, to otrzymuję print screena od moich przyjaciół, znajomych. Ale tak naprawdę nie jestem uzależniony od lokalnych portali i często dowiaduję się albo przez biuro prasowe o jakichś sytuacjach w mieście, w Lesznie, albo poprzez odpowiednie platformy komunikacyjne, gdzie urzędnicy, czy też moi współpracownicy mi wysyłają. Także to jest prawie kilka lat, tak. To jest ciekawe. Kończąc naszą rozmowę, to tak już zakończmy bardziej sportowo, jak kibice. Co tam serce podpowiada kibica Łukasza Borowiaka? Będzie ten play-off w Lesznie, czy nie będzie? Chciałbym, żeby był ten play-off, naprawdę. To jest marzenie każdego kibica i wydaje mi się, że każdego zawodnika. Dużą rolę muszą odegrać młodzi zawodnicy. Trzymam kciuki, aby Daniel Ratajczak poprawił starty. To jest jego bolączka. Na pewno mamy młodych, fajnych zawodników, którzy ze sobą będą rywalizować, ale też mają ci młodzi zawodnicy seniorów, którzy stanowią ogromny potencjał. Liga będzie bardzo trudna, wymagająca, natomiast jako kibic chciałbym przyjść na play-offy. Też mówię to z punktu widzenia nie jako Łukasza Borowiaka, osoby fizycznej, ale jako prezydenta miasta Leszna, bo każdy sukces klubu sportowego w Lesznie jest sukcesem miasta, mieszkańców tego miasta i zawsze łatwiej się rozmawia o pieniążkach, tak? Czy to mówimy o sporcie lotniczym, czy to o lekkiej atletyce. Naprawdę cieszą wyniki wszystkich klubów i mam z tego ogromną satysfakcję. Myślę, że każdy kibic sportu, a nie zamykamy się tylko hermetycznie, że jesteśmy tylko kibicami Speedwaya i tylko chodzimy na Speedway, aczkolwiek są tacy kibice. Ja jestem akurat tą osobą, która lubi sport i kibicuję przede wszystkim klubom sportowym w Lesznie, jak i indywidualnie zawodnikom, którzy reprezentują nasze miasto, nasz kraj, bo też mamy wielu reprezentantów, którzy promują nasz kraj na arenie międzynarodowej. Spotykam pana regularnie na tych arenach sportowych. Wiem, że żużel na pewno, a dzisiaj z racji naszego spotkania, że rozmowa dla magazynu Żużel to było tylko o żużlu, pewnie o innych dyscyplinach moglibyśmy sobie to jeszcze tutaj... Na marginesie, jak już zejdziemy i kończymy o żużlu, to też mam dobrą informację, że jeżeli chodzi o męską koszykówkę, zaczynamy bez względu na wynik sportowy, ale podjęliśmy decyzję, będzie trochę więcej meczy, czyli zaczynamy drugą ligę, budujemy zespół, mamy świetnych młodych zawodników. Czyli też, na zasadzie dzikiej karty. Na zasadzie dzikiej karty, ale ta decyzja już zapadła
kilka miesięcy temu. Trzecia liga, fajna sprawa, mało meczy, ale też, co cieszy, przychodzą kibice, także jest potencjał. No, dziękujemy bardzo. No i tym optymistycznym akcentem żużlowo-koszykarskim, sportowym w Lesznie. Ja pięknie dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Pan Łukasz Borowiak, prezydent miasta Leszna, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.